Lot Młodzieży Polonijnej Polonikus jest corocznym spotkaniem młodych Polaków z całego świata w Polsce i odbywa się nieprzerwanie od 2009 roku. Corocznie przyjeżdża do nas młodzież m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Rosji oraz Ukrainy. Są to grupy zorganizowane przez naszych stałych partnerów, bądź też osoby prywatne. Na stałe współpracujemy m.in. z Misją Katolicką w Hanowerze, Szkołą Polską przy Ambasadzie w Rzymie, bądź też Ambasadą w Moskwie oraz Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie. Zlot trwa 2 tygodnie, podczas których młodzi Polacy biorą udział w zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach. Nie brakuje również zajęć sportowych i rekreacyjnych. Uczestnicy poznają Polskę i jej kulturę. Pierwsze 2 dni zlotu odbywają się we Wrocławiu. Poznajemy miasto, idziemy do kina, zwiedzamy muzea i galerie. W 3 dniu wszyscy przejeżdżamy do ośrodka na Dolnym Śląsku, w którym odbywa się główna część spotkania. Uczestnicy poznają polskie tańce narodowe i ludowe, uczą się polskich piosenek, zarówno tych tradycyjnych, jak i współczesnych, bardziej młodzieżowych. Co roku proponujemy zajęcia teatralne i różnego rodzaju zajęcia plastyczne i sportowe. W programie dużą wagę przywiązujemy do zajęć języka polskiego i historii. Jednak są to zajęcia niekonwencjonalne, które naprawdę cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Organizujemy warsztaty dziennikarskie i literackie, ale również treningi piłkarskie i mecze międzynarodowe. Nasi uczestnicy wybierają warsztat, w którym chcą brać udział. Osoby, które chcą poznać tańce, tańczą, te, które chcą poznać tajniki dziennikarstwa, wybierają warsztaty dziennikarskie. A jeśli ktoś ma ochotę uczyć się grania na przykład na perkusji z profesjonalistą, też nie ma takiego problemu. Jedyna zasada to każdy musi brać udział w zajęciach. Nie ma siedzenia po pokojach i nic nie robienia. Polonikus to przede wszystkim świetna zabawa. Niezapomniana przygoda. To spotkanie młodych Polaków, którzy nie mieszkają w Polsce, jednak chcą poznać ten kraj, kraj swoich przodków. Poznają się, często czekają na kolejne wakacje. Rekordziści byli u nas już ponad 7 razy, czyli od początku organizowania zlotu. Zapraszamy serdecznie tych, którzy już u nas gościli, jak i tych, którzy zdecydują się po raz pierwszy spędzić z nami 2 tygodnie w Polsce.